Zespół Trybunie Tutki jest ambasadorem kultury polskiej, kultury góralskiej w Europie i na świecie. Koncertuje na wielu festiwalach muzyki świata, czyli na festiwalach muzyki World Music. Projekty zespołu wychodzą od muzyki tradycyjnej, a często integrują się z muzyką jazzową, rockową, klasyczną. Dla zespołu Trybunie Tutki piszę utwory, które są mocno nasycone tradycją górali polskich, ale też tradycyjną muzyką Małopolski, polskich nizin, inspirowane właśnie taką muzyką, która wydawałoby się odchodzi gdzieś do historii, ale my nadajemy jej nowe życie. Staramy się, aby wszystkie wartości, które w tej czasem prostej, ale nie prostackiej, bardzo wbrew pozorom interesującej i trudnej muzyce wywodzącej się z korzeni, aby te wszystkie wartości zachować, aby je pielęgnować i abyśmy po prostu byli sobą, polskimi góralami. Jako rodzeństwo występujemy w nim od samego początku. Kiedyś grał z nami nasz tato Władysław Trybunia Tutka, świętej pamięci. No, jeden z najwybitniejszych muzyków góralskich w historii Podhala. A wszystko to przekazane nam zostało przez jeszcze wcześniejsze pokolenia naszych dziadków, którzy już przed wojną mieli swoją kapelę góralską, ludową Trybuniów Tutków, a wcześniej jeszcze Stanisława Budza, Lepsioka, Mroza, najsłynniejszego dudziarza góralskiego. Jesteśmy jego potomkami po kądzieli i te pasterskie instrumenty, na których grywał, czyli dudy podhalańskie, zwane kozą, fujary, trąbity, piszczałki, dwojnica, no i gęśle podhalańskie, czyli złupcoki. To wszystko są nasze skarby naszej kultury, które staramy się pielęgnować właśnie w rodzinie, w takim muzykowaniu i na co dzień, i od święta. Kiedyś, będąc małymi dziećmi, chodziliśmy po wsi jako kolędnicy, odwiedzaliśmy domy góralskie, bo górale wierzą, że dopóki chodzą kolędnicy, dopóty nie będzie końca świata. I tak wierni temu, co w dzieciństwie wynieśliśmy z domu rodzinnego, dziś koncertując profesjonalnie z zespołem Trybunie Tutki, staramy się te tradycje dalej pielęgnować i włączać do naszych programów artystycznych. Tradycje bożonarodzeniowe, tradycje kolędowania spotykają się zawsze w całej Polsce z wielką radością, z sympatią publiczności, również za granicą, a zdarzało nam się kolędować i w Emiratach Arabskich, i w Chinach, i na pustyni niejako. Czasem publicznością byli Polacy, czasem ludzie, którzy nie znają nie tylko polskiej kultury, ale kultury chrześcijańskiej, więc mogliśmy trochę opowiedzieć im o naszym bogactwie. W ubiegłym roku zespół obchodził 20 urodziny i w tym znaczącym dla nas czasie grywaliśmy właściwie prawie z wszystkimi artystami, z którymi współpracujemy od 20 lat, a są to projekty zahaczające o muzykę rockową, reggae, muzykę techno, ale też o muzykę klasyczną. I ten projekt symfoniczny utworów zaaranżowanych na orkiestrę i chór wykonamy wkrótce w Filharmonii Szczecińskiej Legenda Tatr. Bartłomiej Gliniak, znakomity polski młody kompozytor, dzisiaj pracujący na stałe w Los Angeles, napisał aranżację moich autorskich utworów i jestem dumny, że ta muzyka góralska w nowej formie zyskała znakomitą oprawę. Ciągle koncertujemy z zespołem WW w programie Tischner, z zespołem Twinkle Brothers, pieśni chwały, Songs of Glory, a
kiedy przychodzi taki czas radosny, jak teraz czas kolędowania, to koncertujemy z kolędami polskimi, pastorałkami góralskimi i staramy się trochę tych pięknych zwyczajów kolędowych pokazać ludziom w różnych częściach Polski i Europy.